lat wspierają inicjatywy związane z miastem gospodarzem, tak jak dzisiaj podczas eventu Gdańsk Biega. Chcemy zarażać mieszkańców pasją do sportu i aktywnego trybu życia. Wspólnie z mieszkańcami uczestniczyliśmy w tym rodzinnym, fantastycznym biegu z młodymi siatkarzami i Mateuszem Miką. Jest to kolejna edycja bardzo fajnego, rodzinnego eventu. No, jak widać, bardzo sporo osób dzisiaj zdecydowało się pobiec mimo nie najlepszej pogody, za co pełny szacunek, że chciało się im wyjść z domu i pokazać, że sport to zdrowie. Często przychodzę akurat w to miejsce, bo mieszkam niedaleko, zregenerować się, trochę odetchnąć od siatkówki. Nie biegam tak jak reszta dzisiaj tutaj zawodników, bo aktywność fizyczną mam zapewnioną na treningach, ale spaceruję i czasami wpadam tutaj na jakieś śniadanie. 9. edycja Gdańsk Biega za nami. Najradośniejsza impreza biegowa w mieście Gdańsku. We wspaniałej scenerii nadmorskiej 3,5 tysiąca osób przyjęło nasze zaproszenie, by wspólnie się bawić w aktywny sposób podczas biegu na 3 lub 6 kilometrów. Nie zabrakło również młodych siatkarzy z Trefla Gdańsk, którzy również pobiegli razem z nami. Gościem specjalnym był Mateusz Mika. Mam nadzieję, że frekwencja na jutrzejszym meczu z MKS-em Będzin na Ergo Arenie będzie podobna jak tutejsza na tym wydarzeniu osób biegających i wszystkich gdańszczan, którzy naprawdę licznie przybyli pobiegać.